rakieta NR-100, proszę Państwa. My tutaj mamy Orange, kolejny numer konta bankowego 70 11 40 12 41 10 68 00 00 16 23 21 82. Także proszę Państwa o rangę. O rangę. Nazwa i adres odbiorcy. Kwota. Kwota jest 50 zł. 50 zł zapłacimy. Tytuł abonament za luty. O, Dawid Wachowia. Dawid Wachowia, kulica Żeglarska 93, ulica Żeglarska. Mieszkania 4,85 545 Bydgoszcz. Dobrze, już. Także proszę Państwa, już przechodzimy do Obudź się Polsko ma, bo my nie chcemy tu reklamy dziadowej z Radia 24. Spokój ma być. Nie więcej śpiewaj. Abonament za luty 2018. Tak? Tak, tak, 50. Kochana rodzina Radia Maria. Telefon, jak proszę Państwa, 586 377. Dobrze, daj tu poszło i dajemy kod autoryzacyjny. Następujące dni. 25 marca 348 367 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
Fatimy. Proszę Państwa, 18 jeszcze maja, raz. Dzień narodzin ziemskich świętego Jana Pawła II. 348. Święto patronalne świętego Jana Pawła II, patrona niebieskiego województwa kujawsko-pomorskiego. 60. 16 października, dzień wyboru świętego Jana Pawła II. Dobrze. 22 października, świętego Jana Pawła II. Oraz 1 listopada, wszystkich świętych, dzień święceń kapłańskich księdza Karola Wojtyły. Jeszcze warto zauważyć, wierni, dla których przeszkodą jest starość, choroba lub inna ważna starość, przyczyna, mogą wyznaczone powyżej dni uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajowych, kiedy będzie to tylko możliwe, dołączą się na sposób duchowy do tych obchodów, ofiarując miłosiernemu Bogu modlitwy i cierpienia albo trudności swojego życia. A więc, proszę Państwa, możemy uzyskać odpust zupełny w naszym sanktuarium. W te dni, 9 razy w ciągu roku, szczególny dar dla sanktuarium i uczestniczących w sanktuarium w modlitwach Eucharystii. Zapraszamy. Ile jest? Dziewięć. Jest godzina 13:00. No już, proszę Państwa, obudź się, Polska. Radio Maryja, w naszym programie czas na serwis informacyjny. Także jak to chce...
to może śledzić wszystkie te konta, zbiera informacje, proszę Państwa. Roszczenia polskie jest nie wygasły, szpiegiem, to może to śledzić wszystko. Podkreśla poseł Arkadiusz Mularczyk. Według Polityka szacunkowa wysokość reparacji od Niemiec dla Polski mogłaby wynieść 850 miliardów dolarów. W Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw reparacji. Członkowie zespołu przygotują raport oraz rekomendacje do dalszych działań. Polska domaga się od Niemiec odszkodowania za krzywdy wyrządzone podczas II wojny światowej. Nasi zachodni sąsiedzi do tej pory wypłacili ofiarom III Rzeszy w sumie około 75 miliardów euro. Większość z nich trafiła do RFN i Izraela. Także dajmy troszeczkę spokoju z tym dziadostwem, proszę Państwa. Poseł Arkadiusz Mularczyk zwrócił uwagę, że niezałatwienie sprawy reparacji wojennych spowodowało, że 10 milionów Polaków nie otrzymało w ogóle zadośćuczynienia. Niezałatwienie sprawy roszczeń odszkodowawczych za szkody spowodowane przez II wojnę światową przez ponad 70 lat sprawiło, że zdecydowana większość obywateli polskich, ponad 10 milionów polskich obywateli, niestety zmarła, nie uzyskując żadnego odszkodowania. Nie muszę podkreślać, że tego typu polityka wiąże się z realną korzyścią dla budżetu Niemiec, które nie musiały przez lata płacić odszkodowań indywidualnych. W tym czasie inne państwa uzyskiwały odszkodowania obywatela Izraela do dnia dzisiejszego. 11, którzy ocalali z Holokaustu. Krzyżyk. Do dnia dzisiejszego otrzymują renty od rządu Niemiec. Ta wysokość tych rent wynosi od 492 euro do 1213 euro. Temat reparacji powrócił w lipcu ubiegłego roku podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wyraził opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne. Chwilę później powołano parlamentarny zespół do spraw reparacji. Polski rząd podejmuje także rozmowy z rządem niemieckim. Berlin twierdzi jednak, że polskie roszczenia są bezzasadne. Chcielibyśmy, by Polska za 10 lat była postrzegana jako kraj startupów, powiedział minister inwestycji Dobra. I rozwoju Jerzy Kwieciński. Jeszcze tu wpłacimy, proszę Państwa, 90 złotych. Niech się wypchają. Społecznej i medialnej w Toruniu. Tematem wydarzenia jest niepodległość cyfrowa, polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Szef resortu inwestycji powiedział, że głównymi elementami strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski są zrównoważony rozwój naszego kraju oraz inwestycje. Podkreślił, że zadaniem naszego kraju jest ukierunkowanie inwestycji, by były najlepiej wykorzystane dla polskiej gospodarki. To nie my jako państwo, to nie my będziemy zakładali firmy. Cieszę się, że tutaj widzimy tylu młodych ludzi, tyle firm. To właśnie dzięki tym firmom będziemy budowali polską gospodarkę, będziemy budowali dobrobyt, a dzięki temu będziemy mogli też sfinansować te wielkie programy społeczne, które tak są ważne dla naszego społeczeństwa. Stawiamy na młodych. Stawiamy na startupy, mówimy o haśle, że chcielibyśmy, żeby Polska za 10 lat na świecie była postrzegana jako kraj startupów. Minister Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że Europa jest słaba w finansowaniu startupów, co powoduje, że połowa z takich firm jest kupowana przez inne kraje, m.in. Stany Zjednoczone czy Izrael. Ten ostatni przykład pokazuje, że w oparciu o bardzo silną ingerencję, o silne wsparcie ze strony państwa, mały kraj jest w stanie zbudować silną politykę innowacyjną. My chcemy taką politykę zbudować, podkreślił minister Kwieciński. Wcześniej wskazał on na przyszłościowe kierunki rozwoju. W ocenie ministra dla przemysłu ogromne znaczenie będzie miała technologia 5G, w której powstanie zaangażowani są m.in. polscy informatycy. A organizatorem konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest Instytut imienia Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju planuje od kwietnia zawiesić działalność dwóch oddziałów, pediatrycznego i gastrologiczno-wewnętrznego. Powód? Brakuje lekarzy do obsadzenia dyżurów. Władze placówki zdecydowały także o ograniczeniu przyjęć pacjentów na oddziale nefrologicznym wewnętrznym. Podobna sytuacja jest w innych szpitalach w regionie. Lekarze wypowiadają klauzulę opt-out oraz umowy o pracę. Kierownictwo szpitala w Jastrzębiu-Zdroju uważa, że jest to pokłosie wprowadzenia tak zwanej sieci szpitali. Jak twierdzi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, sytuacja wynika raczej z podpisanego niedawno porozumienia przez ministra zdrowia z rezydentami. Podpisanie
podpisanie porozumienia, które jednej grupie przyznało bardzo wysokie wzrost wynagrodzeń, czyli próba gaszenia takiego protestu właśnie przez wysypanie pieniędzy, spowodowała, że w wielu szpitalach w Polsce wybuchły konflikty płacowe i po prostu powiedzmy sobie szczerze, no część środowiska lekarskiego szantażuje w tej chwili dyrektorów odejście, możliwością odejścia z pracy. To również tego typu decyzje i również uginanie się pod presją środowiska dyrektorów szpitali, prezesów szpitali powoduje wzrost obciążeń tych placówek. Wniosek dyrekcji szpitala w Jastrzębiu-Zdroju o zamknięcie wybranych oddziałów trafił już do wojewody śląskiego. Ma on 30 dni na podjęcie ostatecznej decyzji. Szpital przewiduje czasowe zamknięcie oddziałów, to jest do 30 czerwca bieżącego roku. O sprawie został poinformowany także minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dobrze. 45, cholera jasna, no. Zaproponowany przez Rosję 5-godzinny plan zawieszenia broni we wschodniej Gucie musi zostać rozszerzony, apeluje ONZ. Chodzi o umożliwienie udzielenia pomocy oraz ewakuację chorych i rannych. ONZ zapewnia, że nie rezygnuje z ustanowienia pełnego 30-dniowego zawieszenia broni w Syrii. Według organizacji 5-godzinne zawieszenie broni proponowane przez Rosję nie wystarczy, by udzielić pomocy medycznej i ewakuować cywilów. Tymczasem sytuacja w regionie jest dramatyczna. Tylko wczoraj w walkach na północy Syrii w Afrinie zginęło 8 tureckich żołnierzy, a 13 osób zostało rannych. Kilku rannych jest w stanie krytycznym. To kolejne przykłady na to, że pokojowe, międzynarodowe postanowienia nie wchodzą w życie, podkreślił dr Jan Wiśniewski, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Walki są coraz bardziej gwałtowne, cierpią niestety cywile, bardzo dużo jest ofiar. Ostatnio podano, że nawet były ataki na szpitale, więc no to już jest po prostu barbarzyństwo. Walki ciągną się nie tylko tutaj na wschód od Damaszku, ale również objęły Syrię Północną, tutaj enklawy Kurdów są atakowane przez armię turecką. Więc tak naprawdę świat myślał, że po porażce państwa islamskiego będzie trochę spokoju. Okazało się, że znowu to były przedwczesne marzenia wręcz, ponieważ w Syrii właściwie wszyscy walczą ze wszystkimi. I ta wschodnia Guta jest przykładem tego, że piękne rezolucje nie wchodzą po prostu w życie. Rosja zaproponowała codziennie 5-godzinne zawieszenie broni we wschodniej Gucie, aby stworzyć tak zwany korytarz humanitarny. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję wzywającą do ustanowienia natychmiastowego 30-dniowego rozejmu w Syrii. Jednak już po kilku godzinach ponownie rozpoczęły się zacięte walki. Dziś sytuację w Gucie ma omawiać Rada Praw Człowieka ONZ na sesji w Genewie. Tymczasem bilans ofiar stale rośnie. Już ponad 580 osób zginęło w Gucie, od kiedy siły rządowe, wspomagane głównie przez Rosję, zintensyfikowały bombardowania 18 lutego. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum. Wzrost zachmurzenia do dużego i słaby śnieg. Temperatura przeważnie od minus 9 do minus 5 stopni. Na zachodzie od minus 5 do minus 3 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali. Ciśnienie spada. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy na audycję dla młodzieży. O 18.15 Westerplatce Młodych w telewizji Trwam, a o 21.30 Czas Wzrastania na antenie Radia Maryja. Będziemy gościć Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Dzisiejszy temat brzmi Oto ja, prowadź mnie. Pamiętajcie, godzina 18.15, program Westerplatce Młodych w telewizji Trwam, a o 21.30 kontynuacja rozmowy w audycji Czas Wzrastania w Radiu Maryja. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, proszę przyjąć parę informacji
dotyczących wydarzeń w marcu w naszym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Otóż bardzo ważne wydarzenie. 24 marca, to jest sobota, godzina 12, msza święta pod przewodnictwem sekretarza świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, a obecnie księdza arcybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Zapraszamy na mszę świętą, jeszcze raz mówię, o godzinie 12, a po mszy świętej w auli kampusu akademickiego tuż obok sanktuarium spotkanie, świadectwo świadka życia i świętości świętego Jana Pawła II, spotkanie z księdzem arcybiskupem metropolitą Mieczysławem Mokrzyckim. Serdecznie zapraszamy do wieczoru. Także lepiej, proszę Państwa, dzielić się z ludźmi, mieszkaniem i pieniędzmi, nie być osobą, proszę Państwa, jakąś taką potworem, chciwą, bo człowiek na stare lata będzie po prostu miał demencję starczą. Będzie dziwnie człowiek się zachowywał, proszę Państwa. Dziwny typ będzie człowiek. Dziwny człowiek i po co to wam? Po co? 16, 17, człowiek będzie miał demencję starczą i lepiej być gościnnym, miłym, no, tego co tu w Warszawie nie ma. Są czy to katolickie konferencje, czy świeckie konferencje. One nie mają nic wspólnego, proszę Państwa, z jakimś dobrem. Będzie tak. Można też porozmawiać, podyskutować, a więc 16, 17, 18 marzec, godzina 18, nie tylko dla studentów. 19 marzec, poniedziałek, uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, patrona rodzin. Zapraszamy rodziny i nie tylko rodziny na mszę świętej o godzinie 7, 12 i 18. 25 marzec, odpust w naszym sanktuarium, jest to niedziela. I w naszym sanktuarium duchowa adopcja dziecka poczętego. Msza święta za wszystkich troszczących się o ochronę życia o godzinie 18. Ta niedziela jest również niedzielą palmową, a u nas konkurs palm. Po mszy świętej o godzinie 12 rozstrzygnięcie konkursu. Na różańcu co dzień wszyscy się modlimy, patrzeni w Maryję, jak dzieci z Fatimy. Ona taka smutna, bo świat w grzechach tonie, prosi nas codziennie, weź różaniec w dłonie. Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, w imieniu Matki Bożej, która prosi każdą i każdego z nas o codzienną modlitwę różańcową, pragniemy zaprosić Was na kolejne regionalne spotkania naszej różańcowej rodziny. Już najbliższe odbędzie się 4 marca w parafii Matki Bożej w Bolesnej w Łodzi. Potem jest 24 marca, co tam nie jest, 24 marca. Z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych oraz wspólną modlitwą różańcową. O godzinie 11.30 sprawowana będzie Eucharystia. Po mszy świętej specjalny koncert oraz słodki poczęstunek. Naszą modlitwą różańcową będziemy chcieli opleść cały świat. Kochani przyjaciele, przybywajcie do Łodzi. Koniecznie zaproście swoich kolegów i koleżanki. A oto terminy naszych kolejnych spotkań. 22 kwietnia pielgrzymować będziemy do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. 19 maja spotykamy się w sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej w diecezji ełckiej. Natomiast nasza ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku odbędzie się 16 czerwca. Rodziców, księży, nauczycieli, siostry zakonne i opiekunów gorąco prosimy. Pomóżcie dzieciom zorganizować wyjazd na nasze spotkania. Kochani przyjaciele, czekamy na Was. Czeka na Was sama Matka Boża. Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia. Do najświętszej.
dobra. Radio to KFM w roku Ćwita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być koniecznie z nami, proszę Państwa, koniecznie z nami. Eurobank. Identyfikator. 23. Dobrze. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Fakty o hodowli. Blisko 500 naukowców pisze do posłów, dlaczego fermy zwierząt futerkowych są potrzebne. Inicjatywa opisuje nasz dziennik. Świadkowie wielkiej historii. W całej Polsce uczciliśmy pamięć żołnierzy wyklętych. Zaraz będziemy mieli, kochani, obudź się Polskoma, zaraz będzie, obudź się Polskoma, niech przepadnie kłamstwa mgła. Głęboka niechęć do mówienia o Polakach ratujących Żydów, wywiad z doktorem Johnem Radziłowskim. Także Radziłowskim. Jak potęguje się miłość. W naszym dzienniku rozmowa z rodzicami dziewczynki dotkniętej zespołem Dawna. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Radziłowski. 16 minut po godzinie 13 w Radiu Maryja. Zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się Polska ma. Zaczynamy od wydarzeń, które mają miejsce w Toruniu. Dzisiaj właśnie w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, odbywa się konferencja poświęcona nowym technologiom. Wydarzenie pod tytułem Niepodległość cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Są wystąpienia tutaj zacnych gości. Teraz szersze fragmenty wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, także pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy i zobaczmy właśnie, posłuchajmy tych wystąpień, które chociaż po części oddają charakter dzisiejszego właśnie sympozjum, dzisiejszego spotkania w Toruniu, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Na czym ten świat dzisiaj gospodarczy polega? No właśnie na tym, że na szczycie piramidy wartości dodanej są firmy, państwa, technologie wysoko nasycone technologiami tych najbogatszych państw, które stać jest na to, prawda, żeby inwestować jeszcze więcej. Lub tych państw, które nie są dzisiaj najbogatsze w PKB per capita, na głowę mieszkańca, ale są niedemokratyczne i potrafią jakby w taki sposób zarządzić swoją gospodarką, żeby tych oszczędności było więcej. Ale ten model nas oczywiście nie interesuje. Interesuje nas model demokratyczny, a jednocześnie skuteczny gospodarczo. Ale reguły tej gospodarki kapitalistycznej nie są zapisane na dwóch kamiennych tablicach, nie są objawione, nie są dane nam z nieba. One ewoluują, one się zmieniają i my powinniśmy w umiejętny, sprytny sposób rozpoznawać też znaki przyszłości. I te znaki to właśnie między innymi robotyzacja, automatyzacja, coraz więcej mechaniki, mechatroniki, informatyki, to, gdzie myśl ludzka zaszyta jest w poszczególnych usługach i produktach, tam, gdzie możemy przeskoczyć pewien etap rozwoju i stać się tym wilczkiem, takim już coraz bardziej, prawda, dorosłym,
który rzeczywiście z tygrysem sobie będzie coraz lepiej radził. Może ten tygrys będzie taki bardziej ospały, wileniały, to wtedy sobie już całkiem poradzimy kiedyś, nie za długo mam nadzieję, z tym tygrysem. Bardzo potrzebny do tego jest ten odwieczny nasz polski romantyzm, to mierz siłę na zamiary i to oczywiście mamy. Ale potrzebne jest też rozumienie współczesnych mechanizmów, jak te marże, jak ta polityka międzynarodowa wygląda, jak, gdzie, kto nas bierze w kleszcze i w jaki sposób znaleźć odpowiedź. Bierze w kleszcze, czyli tu chodzi o te różne, różnego rodzaju pajęczyce, lichwiarskie firmy, proszę Państwa, lichwiarskie banki, proszę Państwa, żeby z ludzi ściągać pieniądze, bo oni jak podróżowali Żydzi po świecie, no to przecież wiadomo, że od pogan wzięli, a to takie zwyczaje, obyczaje, praktyki, które się Bogu nie podobają, bo to takie srakie inne. Wypracowywać jak najlepsze reguły rozwoju gospodarczego, te, które nie są zapisane w kamieniu. O co chodzi też w tym rozwoju? Przecież nie chodzi tylko o te firmy, żeby odniosły sukces. Chodzi o to, żeby Polska odniosła sukces. Chodzi o to, żeby Polska była wielkim, silnym, zasobnym krajem i sprawnie rządzonym. Krajem, gdzie nie ma korporacjonizmu, klientelizmu. Dlatego jesteśmy tak bezpardonowo atakowani teraz ze wszystkich stron. Po to właśnie jesteśmy wciskani do kąta, żeby być łatwiejszym często przeciwnikiem. Więc my musimy zamieniać coraz bardziej ten kapitalizm udziałowców na kapitalizm szeroko rozumianych interesariuszy, pracowników, również oczywiście przedsiębiorców, ale też środowisk lokalnych. To jest niezwykle ważne dla takiej demokratyzacji, dla legitymizacji władzy i systemu gospodarczego, żeby ludzie wierzyli w to, że to, co my im proponujemy, jest dla nich, ale nie tylko na jutro. Bo jak będą chcieli tylko na jutro, to musimy się zadłużyć, zwiększyć kredyt i wtedy będzie miło przez 2 lata. Ale potem będzie niemiło, bo potem trzeba spłacać te długi. I nie będzie takiego sukcesu, nie będzie tej wielkiej Polski, o której wszyscy marzymy, o której marzyli ci, których dzień wczoraj obchodziliśmy, żołnierze wyklęci, którzy pragnęli tego, żeby Polska była czysta jak łza, jak śpiewali w jednej ze swoich piosenek, żołnierze wyklęci, ale również, żeby była wielka i żeby była silna. I tutaj ta zwinność, to rozumienie tych produktów przyszłości, tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, tych usług przyszłości, jest niesamowicie ważne. Ale ważne jest również to, żebyśmy w odpowiedni sposób my, jako ludzie, którzy rozumieją to, na czym te najbliższe 5, 10, 15 lat najprawdopodobniej będzie polegać, zakładając, że będziemy dalej mogli żyć w tym błogosławionym czasie pokoju, bo to jest przecież też najważniejsze i że będziemy mogli wzmacniać naszą siłę obronną, siłę odstraszania, bo to jest też fundamentalnie ważne, to co robi pan minister, znakomicie pan minister Błaszczak. To dzięki temu będziemy mogli zbudować właśnie kraj, państwo bardzo silne, nie tylko tu i teraz, bo tu i teraz powiodły nam się nasze programy. Nikt w to za bardzo nie wierzył, ale zrobiliśmy to, co obiecaliśmy i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do realizacji dalszych naszych bezpośrednich kroków. Jednak te wyzwania, które zarysowałem, chciałbym też, żebyście Państwo mieli gdzieś z tyłu głowy, jak myślimy o startupach, jak myślimy o nowoczesności, o innowacyjności. To są niezwykle ważne zjawiska w gospodarce, które wzbogacają wartość dodaną, wzbogacają ją materialnie, ale dzięki temu polskiemu duchowi my wiemy, jak zagospodarować tą wartość materialną dla naszej siły ducha, dla naszej wiary i dla naszej przyszłości. To fragmenty wystąpień pana premiera Mateusza Morawieckiego, a teraz fragment wystąpienia pana ministra Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. Czcigodny ojcze dyrektorze, ojcze rektorze, panie premierze, państwo ministrowie, parlamentarzyści, szanowni państwo, innowacyjność, a obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczywiście, tak jak powiedział pan premier, minister obrony narodowej
dysponuje pewnym zasobem. Ten zasób okazuje się, że jest mniejszy niż to wszystko, co z Polski jest wyprowadzane ze względu na stosunki własnościowe, ze względu na model gospodarki, jaki był w naszym kraju uprawiany przez dziesięciolecia, ale to jest pewien zasób, rzeczywiście to jest pewien zasób. Kiedy rozpocząłem swoją misję jako minister obrony narodowej od wizyty w NATO, od spotkania z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, to usłyszałem, że Polska należy do tych państw, które przywiązują wagę do swojej obronności i to nie jest rzecz typowa, niestety, w ramach NATO, ale ten krąg państw, które poważnie traktują obronność, się rozszerza. Pięć państw dziś przeznacza 2% swojego PKB na obronność, jak stwierdził sekretarz generalny NATO, są deklaracje kolejnych trzech państw. My, to jest decyzja naszego rządu i parlamentu, zwiększymy ten zasób do 2,5% do roku 2030, a więc to jest rzeczywiście pewien konkretny zasób. Teraz pytanie zasadnicze, jak wykorzystać ten zasób z korzyścią dla Polski? Oczywiście można pójść na skróty, kupić sprzęt, niezbędny sprzęt, który będzie w Polsce montowany. Ale czy z tego tytułu będą pożytki? A jakiś pożytek na pewno będzie, bo Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten sprzęt był w jakiejś chociażby części wytwarzany w Polsce. Nie tylko ważne jest, żeby w Polsce była praca, ale chodzi o to, żeby myśl techniczna, żeby ten potencjał właśnie ludzki został w naszym kraju wykorzystany. I tu dochodzimy do niezwykle istotnej sprawy, właśnie potencjału ludzkiego. A możemy powiedzieć wprost, że Polska należy do tych państw, w których, szczególnie jeżeli chodzi o innowacyjność, która jest konsekwencją wykształcenia, zaangażowania, pracy, ten potencjał jest. Niewątpliwie ten potencjał jest. Innowacyjność, ta obronność. Chciałbym też skoncentrować się na kwestiach związanych z informatyką. Otóż proszę Państwa, spójrzmy na przykłady. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna. Do finałów kwalifikuje się około 320 uczniów co roku. Według zasady po 4 uczniów z każdego startującego kraju. Klasyfikowani są oni według zdobytych punktów. Około połowa nagradzana jest medalami, w tym około 25 uczestników medalami złotymi. Wszyscy polscy uczestnicy, niemal każdego roku zdobywają 4 medale, co oznacza, że plasują się w górnej połowie stawki. To jest fakt. Ranking Top Coder. Top Coder jest znaną amerykańską firmą zajmującą się organizacją konkursów programistycznych i prowadzącą bazę danych najlepszych programistów świata, z której korzystają największe firmy informatyczne świata, tu wspomniane też przez pana premiera, do pozyskiwania pracowników. Rankingowi temu przewodzi obecnie Uniwersytet Warszawski. Natomiast w rankingu państw Polska zajmuje 4 miejsce po Rosji, Chinach i Japonii. To też jest fakt. Kolejny ranking. Hacker Rank. W prestiżowym Hacker Rank, która określa profesjonalne zdolności programistów, Polska zajmuje 3 miejsce za krajami dużo bardziej ludnymi, za krajami, które mają potężną liczbę ludności, a więc za Chinami, no i trochę mniejszym krajem, ale też dużo większym od nas Rosją. No, nie wiem, czy istnieje inna dziedzina inżynierska, gdzie Polacy stanowiliby taką potęgę i konkurowali z krajami wielokrotnie większymi. To jest ten potencjał, który należy wykorzystać, który należy rozwijać. Nie przypadkiem nasza konferencja odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
To jest jedna z uczelni, która bardzo poważnie podchodzi do tego, aby taki potencjał właśnie kształtować, formować, a później wykorzystywać. To jest cały mechanizm i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej daje przykład, jak można właśnie ten mechanizm budować. Specjaliści wysokiej klasy, związani z przygotowaniem materiałów telewizyjnych, którzy pracują w telewizji TVAM, ale pracują także w innych telewizjach. I w tych telewizjach, które, jeżeli chodzi o ich przekaz, no cóż, daleko są od telewizji TVAM, ale pracują. Dlaczego? Dlatego, że są najlepsi. Dlatego, że absolwenci tej uczelni są po prostu najlepsi. I to jest zasada obiektywna. To jest zasada, z której powinniśmy korzystać. A więc nie traktujmy naszego kraju jako montowni, nie traktujmy naszego kraju jako miejsca, w którym wychowywani, nauczani są młodzi ludzie, a potem muszą z Polski wyjeżdżać za pracą. Stwórzmy im warunki do tego, żeby mogli pracować w Polsce. To się naprawdę opłaca, to się wszystkim opłaca, to się Polsce opłaca. A więc Fidesz oczywiście jak najbardziej, bo leży u podstawy naszej cywilizacji, naszej kultury. Ratio, bo musimy, powinniśmy, jestem przekonany, że musimy w sposób racjonalny wykorzystywać nasz potencjał, nasze zasoby i wszystko dla patrii. A że można to zrobić, udowadnia nasz rząd. Pan premier przedstawił w zasadzie program. To jest program zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego. To jest to, co wprowadzamy, to jest to, co, jestem o tym głęboko przekonany, przy naszym wspólnym wysiłku musi zakończyć się sukcesem. A ja ze swojej strony deklaruję pełne zaangażowanie tego zasobu, o którym wspomniałem na wstępie, poprzez tworzenie właśnie możliwości do tego, żeby Polacy wykształceni mogli znaleźć pracę w tych instytucjach, które są związane, podlegają, tworzą Polską Grupę Zbrojeniową przy produkcji nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego. Wszystkim to się opłaci. A przede wszystkim opłaci się Polsce. Bardzo dziękuję. To takie odgłosy z sympozjum, które dzisiaj ma miejsce w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Było to wystąpienie pana ministra Mariusza Błaszczaka, fragment wystąpienia pana ministra. Tak? Za chwilę kolejny temat. Tak. Drodzy Państwo, i jeszcze jesteśmy tutaj w nurcie, że tak powiem, hołdowania, świętowania tym, dla tych, co zachowali się jak trzeba. Mowa tu o żołnierzach niezłomnych, wyklętych. Wczoraj ich dzień szczególny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że przechodzimy do takiego porządku dziennego, naturalnego. No więc mamy informację o tym, że są plany, rząd przyjął projekt ustawy degradacyjnej, grom do degradacji, generałowi i tak dalej, i tak dalej. Dyskusje, ja wiem, czy to jest dyskusja, jakieś tam różne wypowiedzi słyszymy o słuszności czy niesłuszności tego, ale tutaj jest decyzja i jeszcze ważna decyzja, jeśli chodzi również ustawa o IPN-ie, która weszła w życie. Naszym gościem ostatnio dosyć częstym jest pan profesor Mieczysław Ryba, którego witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże.
Tak się dzieje, że jest pan na styku i historii, i obecnej polityki, więc dlatego tyle potrzebujemy pana komentarzy do naszej rzeczywistości teraz obecnej. Więc moje pytanie, czy można powiedzieć, mamy już dosyć tego, by pamiętać o żołnierzach wyklętych, czy można powiedzieć, że cała Polska im hołd oddaje, i co pan sądzi o tej ustawie degradacyjnej, czy to jest potrzebne, czy nie, czy no, kiedyś ktoś tam krzyczał, prawda, żeby się od generała, no ale myślę, że to są już skrajne wypowiedzi, to oczywiście był redaktor naczelny gazety. No, pamiętajmy o tym, że na poziomie prawnym Polska jest po tym okrągłym stole była jakąś kontynuacją PRL-u. Generałowie, o których mówimy, wprowadzali m.in. stan wojenny, byli odpowiedzialni w sensie różnym za te różne zbrodnie komunistyczne. Też symbolizowali państwo, które było podległe Moskwie. Notabene sam stan wojenny wprowadzili właśnie słuchając się Moskwy, a nie własnego narodu. Symbolika czasów komunizmu jest jednoznaczna. To są czasy totalitaryzmu, zniewolenia państwa polskiego. W związku z czym, jeśli czcimy żołnierzy niezłomnych, tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, tych, którzy oddawali życie i byli w stanie w sposób heroiczny tutaj się poświęcać, no to jak możemy równocześnie na płaszczyźnie niepodległej Polski czcić, honorować tych, którzy Polskę zdradzili? Więc w tym względzie ustawa degradacyjna ma właśnie taki wymiar pokazania, gdzie była zdrada i gdzie było bohaterstwo, gdzie był patriotyzm. To ma potężny wymiar wychowawczy, że państwo polskie musi się szanować, jeśli chce swoich obywateli wychowywać do niepodległości, a nie do kolaboracji. A zarazem pamiętajmy, że to nie tylko są czasy, nazwijmy to takie trochę jak czasy zaborów, ale są to czasy państwa totalitarnego, kiedy system jest zbrodniczy z definicji. Mamy do czynienia z systemem komunistycznym, za którym oni stali. I to jest tym bardziej w perspektywie takiej polskiej rzecz niezwykle istotna i od strony moralnej, a więc i wychowawczej, i także formalnej. I to jest po prostu rozliczenie się z tą komuną. Oczywiście to mówimy o pewnym wymiarze symbolicznym, ale pamiętajmy, że symbole odgrywają również w życiu państwowym ogromną rolę. Oczywiście, no i to jest, no poza tym to ktoś powie, no dobrze, cóż temu człowiekowi już się zrobi, skoro w większości już nie żyją, prawda, ci delikwenci, generałowie, ale jest jakaś taka pewne rozliczenie historyczne, prawda, że jednak czas upłynął, ale jednak wskazał, kto był katem, oprawcą, a kto był ofiarą. No trzeba skończyć z tym twierdzeniem, mówię po okrągłostołowym, że mieliśmy do czynienia z trudnymi czasami i w czasach trudnych jeden był w partii i działał, a drugi był w opozycji i też działał. Jeden był żołnierzem wyklętym czy żołnierzem niepodległego państwa polskiego i ginął, a drugi strzelał do niego i był też w trudnej sytuacji, bo musiał strzelać. No, trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Ważną rzeczą niezwykle jest nazywać rzeczy po imieniu. Dobro dobrem, zło złem. Zdradę zdradą. Bohaterstwo bohaterstwem. To ma wymiar oczywiście dla tych, którzy już zmarli, mniej istotny. To oni są w innym świecie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę tych, którzy żyją, to jest rzecz fundamentalna. Na każdym tego poziomie to jest, edukuje się całe społeczeństwo. Nawet w tych dyskusjach, które w tej chwili się toczą. I młode pokolenie, zresztą pamiętajmy, tak mocno dzisiaj zafascynowane tą tradycją żołnierzy wyklętych. Tu mieliśmy do czynienia właśnie z tym hasłem, które ojciec przywołał, odczepcie się od generała, oczywiście to było o wiele brutalniej powiedziane, od generała, chodziło o generała Jaruzelskiego, czy niektórzy też mówili tak o generale Kiszczaku, ponieważ doprowadzili do porozumienia okrągłostołowego. To nie ma nic do rzeczy. To są symbole czasów totalitaryzmu. Wydaje się, że w tym kontekście 1 marca bardzo dobra data. No, Morawiecki się powiedział, że weźmie za tych lichwiarzy. Ta ręka połączyła te pewne osoby, jak się okazuje. No już weźmie się. Przypadkowo w naszym radiu, że już weźmie się za tych lichwiarzy. Że może się dogadać po prostu i dlatego wydała. To nie o to chodzi, że chce się dogadać, tylko po prostu on nie wie,
z tego łatwego kredytu, z kim on gada, bo on mówi, że on ma wątpliwości, czy on rozmawia z tą osobą, o czym mowa, o której mowa. Ja mówię, no to proszę, do tego to jest łatwy kredyt, czyli Pol Kredyt, Pokorna 2, zdaje się, proszę Państwa, tu w Warszawie. Ja mówię, proszę czytać, po to jest adres e-mailowy, że jeżeli on nie słyszy, bo jemu słoni na ucho nastąpił, no to trzeba czytać na adresie e-mailowym. Ja to jeszcze tam dopiszę, informacje przekazuje, no to przecież niech on czyta. Już drugi raz. No. A może ta osoba nie żyje już? Niczym się nie różniło. Jaki głupi, jaki głupi. Tylko inny był kurs moskiewski, a dzisiaj się mówi, jakoby on się zerwał z moskiewskiego łańcucha i na własną rękę dokonywał tego porozumienia z opozycją. Tego się udowodnić twardo historycznie nie da. No i w tym względzie tak też trzeba czytać ten czas przemian. We własnym interesie to robiono, a nawet w interesie całego bloku komunistycznego, który przeżywał pewne reformy. No jeszcze ta ustawa, czyli nowelizacja ustawy o IPN. Pan profesor, wiem, że śledzi tą sprawę, kiedyś zresztą był kolegium tejże instytucji. Wydaje nam się, że już nastąpiła fala pewnego spokoju i powiedzmy dogadania się co do szczegółów, jeśli chodzi o tutaj rozmowy polsko-izraelskie, tak powiedzmy ogólnie, prawda? No miejmy nadzieję, że to będzie zmierzać do pewnego wyciszenia i uspokojenia. Jeśli to ma być trwałe, a nie tylko przejściowe, jeśli to ma przynieść duże owoce, to na gruncie prawdy. I tutaj ustawa podkreśla ten wymiar właśnie prawdy prostej, najbardziej prostej, nie prymitywnej, ale takiej oczywistej. Polska nie jest odpowiedzialna za zbrodnie. Polska nie jest odpowiedzialna za obozy koncentracyjne. Polska była poddana zbrodniczej polityce i niemieckiej, i ukraińskiej, też chodzi o nacjonalistów ukraińskich. W tym względzie są to rzeczy proste, aczkolwiek jak widać w świecie nieznane, a w wielu wypadkach bardzo zakłamane. I w tym względzie trzymanie się kursu prawdy i walka o tą prawdę ostatecznie daje szansę na prawdziwe pojednanie międzynarodowe. Inaczej będziemy tylko w ułudzie pojednania żyć, a to wcześniej czy później wybucha i skandal się rozlewa na cały świat. Zresztą jak gdyby to powiedzieć, panie profesorze, pokolenia, które przeżyły wojny, gdyby mi powiedzieć, bo już ich nie ma, ale ktoś, może jeszcze są parę, że tak powiem, osób, że tego typu Polska się będzie musiała bronić przed tego typu zarzutami, no to by po prostu nie uwierzyło nigdy. Powiedziałoby, że to jest jakieś w ogóle jakaś aberracja myślowo, nie wiem, myślowo, uczuciowa i tak dalej, a jednak takie czasy przychodzą. No przyszły czasy postprawdy, gdzie liczą się narracje, a nie prawda właśnie, te opowiastki pewne, które różni snują, więc to dlatego tak jest, ale zwróćmy uwagę, ktoś pytał, dlaczego myśmy zostawili dużo takich pamiątek po obozach koncentracyjnych, a nie tak jak w Niemczech, gdzie tylko małe ślady, a czasem nic nie ma. No myśmy po prostu, nikomu do głowy nie przychodziło, żeby twierdzić, że to jest nasz produkt polski, bo nie był w najmniejszym tego słowa znaczeniu, ale no, to jest kwestia bardzo dla nas edukacyjnie ważna. Edukujemy się jako społeczeństwo, jako politycy, jako często naukowcy i tak dalej. Co się w świecie dzieje? Żyć w takim przekonaniu, że wszyscy nas dobrze widzą, to był pewien fałsz, którym się też karmiliśmy, czym karmiły nas liberalne media. I z tego letargu trzeba się obudzić i wziąć się do roboty po to, żeby odkłamać tak wiele rzeczy, które na nasz temat jest mówione. Hołd dla tych, co zachowali się jak trzeba. My jesteśmy już tuż po świętowaniu żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. To zdanie pokazuje właśnie też to, co wydarzyło się i można powiedzieć, teraz my możemy hołdować, świętować, cieszyć się z tych, którzy okazali się niezłomnymi. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Wiem, że pan jest w drodze, udaje się teraz na spotkanie ważne, ale mimo wszystko znalazł pan czas dla naszych słuchaczy, więc serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Rzeczywiście z wojewodą lubelskim jedziemy na spotkanie z księdzem profesorem Guzem. Już go pozdrawiamy serdecznie.
i dziękuję za audycję, za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Była ta rozmowa w czasie audycji Aktualności Dnia. Za chwilę kolejny temat. Że przezorność zawsze popłaca. Kiedyś było takie hasło, że przezorny zawsze ubezpieczony. Nie wiem, czy do dzisiaj ono jest aktualne. Pewnie tak. Naszym gościem jest pani podinspektor policji Wioletta Dąbrowska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Witamy serdecznie, pani inspektor. Witam serdecznie. Witam ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Cieszymy się. Pani inspektor, taka rozmowa także bardzo ważna, jest, bo fala mrozów wydaje się wpływa od nas, ale zima jeszcze się nie kończy. Nie chodzi tutaj w sumie tylko o zimę jako taką. Wiemy, że te właśnie ostre mrozy, niskie temperatury po prostu zbierają wielkie żniwo osób, a przecież o tym przypominamy. Nie, to jest jakaś nowość u nas, że zimy są dosyć mroźne. A ważna rzecz jest też taka, bo my w ciągu dnia widzimy, że ktoś tam gdzieś siedzi, no to staramy się może zauważyć, może dać coś ciepłego, nawet zaproponować herbatę. Natomiast dramat dzieje się pod wieczór, w nocy, prawda? Kiedy temperatury spadają bardzo nisko i szybko. No i wtedy nie widzimy tych osób, których gdzieś właśnie się zaszywają, czasami wstydzą powiedzieć, że nie mają gdzie mieszkać. Więc o jakich zasadach powinniśmy pamiętać w dużych miastach, ale i także w małych miejscowościach? Zawsze, kiedy tylko mamy świadomość, czy też w jakiś sposób mamy informację, wiedzę taką, że takie osoby, nawet kiedy tych mrozów nie ma, mają takie miejsca gdzieś w pobliżu naszego miejsca zamieszkania i przebywają w nich często, pamiętajmy o tym, żeby dać sygnał. Jeden sygnał może ratować komuś życie. Numer 997 i 112 to numery, które zawsze wykręcamy w sytuacji, kiedy czegoś potrzebujemy my sami, ale dajmy też taki nawet anonimowy sygnał policjantom, że być może ta osoba po prostu tam przebywa. Nie pytajmy nawet, nie musimy ingerować, nie musimy pytać, czy coś jej potrzeba w danym momencie. Po prostu dajmy służbom sygnał, że taka osoba przebywa. Być może policjantom, strażnikom uda się namówić taką, napłonić taką osobę do przynajmniej spędzenia takiej nocy czy takiego czasu mroźnego w miejscu, w noclegowniach, w Caritasie, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest udzielana i niesiona. Często jest tak, że nawet kiedy te miejsca są przepełnione, to zawsze takie osoby są przyjmowane. Często jest tak, że zdarza się może tak, że te osoby odmawiają pomocy, twierdzą, że nic im nie potrzeba, ale wiedzmy jedno, że krew, która nieprawidłowo krąży, też może mieć wpływ na podejmowane decyzje przez pewne osoby. Taka osoba, która jest mocno wychłodzona, może nie zawsze właściwie rozpoznawać tę sytuację i może nie wiedzieć, że ta pomoc jest już w tej chwili, w danym momencie potrzebna. Dlatego apelujemy naprawdę do wszystkich osób, czy też przekazujmy takie sygnały po prostu na bieżąco policjantom, kiedy wiemy, że te osoby gdzieś przebywają, czy usiadły na dłuższą chwilę. Takie siedzenie kilkunastominutowe w takim mrozie, na przykład minus 10, już może osłabiać po prostu organizm, właściwość myślenia, a kiedy jeszcze czasami zdarzy się do tego alkohol, to już właściwie o tragedię nie trudno. No i po prostu, pani inspektor, nie bójmy się
Nigdy się nie bójmy policji, ale także w tym przypadku tym bardziej, że, nie, że się może pomylimy, może ten człowiek, lepiej się pomylić 5 razy niż 1 raz, prawda, nie zauważyć. Dokładnie, nas, jeśli się pomylimy, przecież żadne konsekwencje nam nie grożą, a tak naprawdę policji nie należy się bać, bo my tak naprawdę naszą misją jest po prostu pomaganie ludziom i dbanie o bezpieczeństwo i porządek. No, niech się boją ci, którzy czynią, łamią prawo, prawda, to jest wtedy naturalne. Tak. Jeszcze kwestia, wiemy, dochodzą jednak głosy, bardzo duża jest naiwność niestety naszych rodaków. Chodzi o te akcje z naciąganiem, prawda? To osłowiona metoda na wnuczka, na policję. To też raz przypomnijmy o tych zasadach i też jakaś nowość pojawiła się w Toruniu, pani inspektor to zauważyła. Tak, właśnie dzisiaj policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Lubinkowa doprowadzają do prokuratury i do sądu. Oj, proszę państwa, proszę państwa. Który wraz ze swoim znajomym udawał fałszywego kuriera. I tutaj. O, to już oszustwo, to już takie coś tam. Osoby, które oferowały swój towar. To ja do psychiatryka, bo to przecież więzienie mu nic nie dało. Dzisiaj to robi, jutro będzie to samo robił. Prawda, Krysiu? Podszywali się pod potencjalnego klienta. Oczywiście chcieli zapłacić już, kiedy ten towar dotrze do potencjalnego kupującego. Tak. W międzyczasie jeszcze proponowali, że jeden z tych spraw... Jeżeli jemu nie służy telefon, no to niech on więcej czyta. Znajomego kuriera. Niech czyta, na Boże. Ten przyjeżdżający fałszywy niech więcej kurier czyta. Odbierał towar i osoba sprzedająca nigdy nie dostawała ani towaru za niego. Więc jeżeli mogę uczulić tutaj wszystkie nie pieniędzy, osoby, nie towaru. Karu maru, nie pieniędzy, nie towaru. Czy też firmę przewozową, czy też kuriera, żeby nie pozwoliły nigdy sobie narzucić osoby, która odbierze daną przesyłkę. To jest metoda dla kuriera. Jeśli chodzi o policję, raz jeszcze podkreślamy, przypominamy. Nigdy policja przez telefon nie załatwia żadnych spraw. Nie załatwia prawda? Żadnych spraw. Może jedynie poprosić o przyjście do komisariatu, ale nigdy nie prowadzi akcji przez telefon z osobami, których nie zna, mało tego, nigdy nie odbiera pieniędzy ani nie zabezpiecza ich, więc raz jeszcze gorący apel, jeżeli tylko ktoś chce od nas pieniądze, chce, żebyśmy wypłacili z konta. Jeśli lub ktoś pieniędzy lub chce, jeśli ktoś, jeśli ktoś, jeśli ktoś pieniędzy chce, osobom nieznanym pieniędzy, ani też osobom, które mówią, że są policjantami, ponieważ sprawcy tutaj tylko wykorzystują ten zawód społecznego zaufania i próbują podszywać się pod policjantów po to tylko, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Tak, no i metoda ta, mówimy, stara już bardzo. Jeśli chodzi o wnuczka, to zawsze pamiętajmy, lepiej ochłonąć na moment, rozłączyć się, zadzwonić do... Kontaktować się z rodziną. Z rodziną, tak. Czy rzeczywiście ten mój wnuczek potrzebuje pomocy, czy w ogóle gdzie jest tam, gdzie mówi, bo ja jest tak, że w tym afekcie wierzymy w głos, tembr głosu tak, nie dawajmy się też wciągnąć w tajemnicę, bo często sprawcy próbują wciągać nas w taką tajemnicę, czy też właśnie rodzinną, czy też taką akcję policyjną. Nigdy nie wierzmy takim osobom. Naprawdę, policjanci w ten sposób nie działają. Kontaktujmy się natychmiast albo z numerem 997 lub 112, bądź z rodziną. Jeżeli jesteśmy samotni, tu mowa o starszych, czasem, prawda, nie dowidzimy. Pamiętajmy, nie mamy obowiązku otwierać drzwi przed kimkolwiek, jeżeli chodzi o to, że są ludzie domokrążcy, handlujący i tak dalej. Szczególnie jak wiemy, że nie będziemy w stanie mieszkać się obronić, bo ktoś nam wejdzie, no i co wtedy? Nie musimy otwierać. Ale to nie tylko są domokrążcy, to są różni oszuści, którzy właściwie to działają nielegalnie i mają, wiesz, a to Pol kredyt, a to ptasi kredyt, a to taki i tam, że komuś wypożyczał pieniądze, a ten ktoś będzie musiał 2 razy więcej płacić, ba, nawet może i 3-krotnie więcej będzie musiał zapłacić. Także, proszę państwa, mało to oszustów, także Ziobro mówił, że ich załatwi. Ale powaga jest wielka. Bo naprawdę możemy w jednej chwili stracić i jakieś tam pozy majątek, ale także i życie.
To też jest możliwe. Pamiętajmy, że taka osoba jest atakująca, kradnąca, jest zdesperowana. Jeżeli ona się już decyduje do jakiegoś mieszkania wejść, prawda, no to jest gotów do wszystkiego. Różnie mogą te sytuacje się skończyć, dlatego najlepiej starajmy się nie otwierać osobom, które nie są proszone do naszego domu, których się nie spodziewamy i ich nie zapraszaliśmy. Jakaś jeszcze sprawa, panie inspektorze, jeśli chodzi o ferie, kończą się już, no ale jeszcze... Tak, w niektórych województwach, oczywiście też jeżeli osoby chcą sprawdzić, bo cały czas policjanci apelują o to, aby jeżeli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości kierowcy lub też stanu technicznego pojazdu, cały czas policjanci są w gotowości i można je zgłaszać w wydziałach ruchu drogowego. W różnych miastach jest to w różny sposób, jest to lokalnie nagłaśniane, więc jeżeli tylko mamy pewne wątpliwości lub jakiekolwiek, to polecamy się też tutaj, niesiemy pomoc rodzicom, aby ich dzieci bezpiecznie docierały.